Witajcie ponownie. W kolejnym filmie z serii Kobiecym Okiem chciałabym opowiedzieć Wam o pewnym modelu słuchawek. Którym? To druga generacja bezprzewodowych słuchawek nausznych, modelu cenionego przez krytyków, użytkowników i branżę. Słuchawki pochodzą z serii M japońskiej audiotechniki i do niedawna były dostępne tylko w jednym czarnym kolorze. Teraz to się jednak zmieniło i do oferty została włączona też energetyczna wersja pomarańczowa. Oto słuchawki ATH M50XBT. Zaczynamy! Like these frozen melodies. Nie będę ukrywać, że pierwszą rzeczą, na którą zwróciłam uwagę, był świetny nowy kolor tych słuchawek. To kolejny dowód na potwierdzenie tezy, że kolor ma znaczenie. I tak jak czerwone samochody są ponoć szybsze, tak i w tym przypadku wyrazisty kolor pozytywnie wpływa na odbiór całego dobrze przecież znanego modelu M50 w wersji bezprzewodowej. Nauszniki wykonane są z miękkiego materiału, dzięki czemu słuchawki przyjemnie się nosi, bez uczucia ucisku, dyskomfortu. Choć warto w tym miejscu zaznaczyć, że mówię o odczuciach na mojej głowie. Dodatkowym akcentem na nausznikach są srebrne wstawki. Jeśli macie wątpliwości, jak to będzie wyglądać u Was, na pewno warto przymierzyć się przed zakupem. Pałąk posiada także miękkie wykończenie, co daje dużą wygodę, szczególnie podczas wielogodzinnego użytkowania. Ciekawą sprawą jest fakt, że słuchawki te posiadają składaną konstrukcję z nausznikami obracającymi się o 90 stopni. Na co dzień to może się okazać bardzo przydatne. Z M50XBT2 korzystałam podczas pracy, słuchając muzyki przez kilka godzin i powiem szczerze, że jestem miło zaskoczona ich wygodą. Nie odczułam bólu ani na głowie, ani na uszach. Myślę, że to też zasługa ich stosunkowo niskiej wagi. Optycznie zdają się być cięższe niż w rzeczywistości. Przez to, że posiadam długie włosy, zwracam też uwagę na to, czy pałąk przy zdejmowaniu i nakładaniu ich nie plącze. W tym przypadku nie miałam najmniejszych przygód. Wygląd jednak nie gra, choć wierzę, że pomarańczowe słuchawki muszą grać jeszcze lepiej. Teraz pomówmy właśnie o brzmieniu. Może w kilku słowach? Ten dźwięk oceniłabym jako raczej neutralny, ale z lekko podbarwionym dołem pasma, czyli basami. Te słuchawki grają precyzyjnie, więc nawet te głębokie dźwięki są odtwarzane z odpowiednią dyscypliną, bez przesterowań. Docenią je wszyscy, którzy słuchają gatunków muzycznych, gdzie dużo się dzieje, np. w rocku czy ciężkich brzmieniach. Myślę też, że duży wpływ na odbiór dźwięku ma sposób, w jaki muszle okalają uszy. Dobra pasywna izolacja od otoczenia pomaga podczas słuchania muzyki. Słuchawki ponadto obsługują najpopularniejsze kodeki audio, w tym ten pożądany przez bardziej zaawansowanych słuchaczy, czyli LDAC. Dodatkowo możecie też komfortowo rozmawiać przez telefon z ich wykorzystaniem, bowiem zostały wyposażone w dwa dookólne mikrofony, co w połączeniu z dodatkowymi układami cyfrowymi powodowało, że nikt z moich rozmówców nie zgłaszał, że słabo mnie słychać, a ja też mogłam komfortowo oddać się rozmowie. Jako ciekawostkę, z której być może skorzystać, dodam, że słuchawki posiadają też odpowiedni przycisk, który szybko wycisza dźwięk z mikrofonu podczas rozmowy, a ponadto za jego pomocą możecie uzyskać dostęp do asystenta głosowego Amazon Alexa, asystenta Google lub Apple Siri. Kolejną zaletą, jaką udało mi się dostrzec, a której nie posiadała poprzednia wersja tych słuchawek, jest funkcja parowania wielopunktowego. Dzięki niej M50XBT2 mogą zostać połączone jednocześnie z dwoma urządzeniami Bluetooth, np. telefonem i tabletem. Dzięki temu przełączanie się między nimi jest znacznie łatwiejsze i szybsze. Ze względu na to, że należy do ludzi, którzy są w ciągłym ruchu, potrzebuję słuchawek, które nie będą co kilka godzin krzyczeć, że potrzebują ładowania. Tu audiotechnika wytoczyła ciężkie argumenty, bo te słuchawki mogą pracować na jednym ładowaniu nawet do 50 godzin. To czyni je jednymi z najdłużej działających modeli bezprzewodowych na rynku. Na pewno duży wpływ na ten wynik miało użycie Bluetooth w energooszczędnej wersji 5.0. Na uwagę ponadto zasługuje funkcja szybkiego ładowania za pośrednictwem uniwersalnego gniazda USB-C, gdzie w zaledwie 10 minut możecie zapewnić sobie kolejne 3 godziny słuchania muzyki. Natomiast pełen cykl ładowania modelu ATH M50XBT2 trwa około 3,5 godziny, co jest normalnym wynikiem. Gdybym jednak zapomniała ich naładować, uratuje mi możliwość korzystania ze słuchawek w trybie klasycznym, przewodowym, z użyciem kabla audio z zestawu, który ma nieco ponad metr. Ten jest zakończony 3,5 mm wtykiem jack, takim, w który w dalszym ciągu wyposażonych jest większość telefonów. Fajnym dodatkiem jest też aplikacja Audiotechnika Connect, dzięki której można na przykład aktywować tryb niskiego opóźnienia o nazwie LLM. To rozwiązanie zmniejsza opóźnienie w przesyle sygnału audio, co pozwala zachować synchronizację dźwięku z obrazem, gwarantując tym samym płynną transmisję. Wspomniany tryb świetnie sprawdza się także podczas gier.
Tego Wam teraz nie potwierdzę, ale będę musiała dać do testu słuchawki mężowi. W każdym razie docenicie ten tryb na przykład przy oglądaniu filmów na YouTube. Sprawdźcie też inne opcje dostępne w ramach aplikacji. To bardzo przydatne narzędzie, by w pełni wykorzystać potencjał tego modelu. Powoli podsumowując, myślę, że te słuchawki posiadają na tyle dużo interesujących cech, że grzechem byłoby, gdybyście nie chcieli poznać ich bliżej. W budżecie to 1000 zł naprawdę bardzo mocna propozycja, jeśli chodzi o nauszne słuchawki bezprzewodowe. No i ten wygląd powoli staje się klasyką gatunku. Jeśli chcielibyście sprawdzić na własne uszy, jak brzmią, to zajrzyjcie do najbliższego salonu Top Hi-Fi i przetestujcie je osobiście. Więcej o słuchawkach M50 XBT2 czy naszym sprzęcie audio dowiesz się na naszej stronie internetowej www.tophifi.pl, w Facebooku oraz w salonach stacjonarnych. To by było na tyle. Jeśli kobiecy punkt widzenia na sprzęt audio Ci się spodobał, zapraszam do śledzenia naszego kanału i oglądania kolejnych materiałów z serii Kobiecym Okiem. Trzymajcie się. Cześć!